lekko przy tyranii. Ale to był ciężki tydzień. Jeszcze nie raz będzie ciężki trening. Tak ma być. Najpierw futbol. Każdy dobry trening powinien rozpoczynać się od futbolu. Było pytanie, od czego zaczynają w takim razie piłkarze? Ja myślę, że od zapasu. Wyobraźcie sobie? Sprawdźmy raz, 30. Dam radę? Perfekt. Ej, podzieliliście się, jedna drużyna musi zejść. Ja nie mam prawej lepszej nogi. Ja mam całą ścianę, gramy, ja mówię, że pole gra. Dobra, zastraszenie, zastraszenie. Jedna uwaga. Do drużyny przegranej. Nie tu. Nie? Nie wszystko tym załatwicie, pamiętajcie. Zależność WCA w której jest taka, że nasza drużyna zawsze wygrywa. Zawsze, to jest nieprawdopodobne. Nawet jak przegrywa, to wygrywa. Nawet jak przegrywa, to wygrywa. Starość i radość. We wtorek na sparach pociągnąłem Loa, ale takiego fest, bo chciałem urwać nogę koledze, bo wcześniej mi przykleił bardzo mocno. I trafiłem idealnie stawem dużego palca, nie? Stąd buty teraz znowu. Jak nie lewa, to prawa noga. To jest. A już traktuję to całkowicie luźno, nie? Staw wypadł, w ogóle torebka stawowa się zerwała. Trochę się powylewało rzeczy, ale. Ale robiłem. W środę normalnie sparowałem trochę bardziej statycznie. Wczoraj oszczędziłem trochę matę. Ale wieczorem tarczy już zrobiliśmy. Zacznijmy. Takie detale. Jeszcze miesiąc. Obym wytrzymał w całości. Ja uderzam, uderzam. Dobra, szybko, druga. Zaciągam do tyłu. Bo ja już tam sobie obejrzałem taką akcję na internecie. Ja wiem jak to, patrz. Pozycja wyjściowa. Nie, musi być duża obudowana. Jak ktoś nie ma obudowanej dużej, to duże rękawice. Trochę mi do spółku. Ty, ma ktoś taśmę klejącą? Nie wiem, czy ci ją dawać. No, dlaczego? Bo jak ci ją kurde dam, samo to będziesz taki zajebisty, że normalnie w same ręce będą ci chodziły. Plus 4, dawaj, to ja chcę. Powiedz, co mam się zakleić. Ja pierdolę. Czekaj tu. Tak po tajniacku. Co ci jest? Powybijałem sobie? No mam ten staw, wypadł mi z tego. Co ja dałem kolano we wtorek na sparę. Ja się z tym bujam, kurwa. Ale bez błotów chcę zrobić. Normalnie ci wypadł? Tak. Torebka stałowa, nie cała. Co? A mam od 14 studio, to jak będziemy za 5, to świat i ludzie. Na ludzie. Trzymaj się go. Elo, mordo. Trzymaj się. Cześć. Zajesz,
Nie, ten Michał. Michał. Dawaj. Dawajcie, dawajcie. Trzeba pół minuty. Ucięło mi czwarty. Dobry pierwszy. Nagrywaj to! Nagrywaj to! Zobacz! Zobacz! Dziedzic co raz tak! Już raz! Kurwa nie, już dajcie mi spokój! Kurwa szczeciński hangusek! Kurwa! Ucięło mi czwarty, kurwa. Do szybka wyszedłem i w to trzecim sobie wjechałem. Jakoś mnie kurwa, płuco zapiekło. Widziałeś, ale ja zrobiłem. Napisz, o której byś chciał, 19, wie. Dobra, ustalę, które dziecko muszę przejąć dzisiaj, to. Jak chcesz później, jak wcześniej, to możesz napisać. Dla mnie nie obowiązku do obok, pytał, nie? No. Trzy rundy, spoko. Ale jakoś mnie do koniec trzeciej odcięło strasznie tu nowo. I tempem pracy, i czwartą do cipka jak wyszedłem, no to kurwa mnie zmieni. Jest mocny, naprawdę jest mega mocny. Wynosił mnie jak dziecko, nie? A waży od niego zdychę więcej spokojnie. Fajnie, naprawdę. Chciałbym kiedyś taki jak Michał Matelu. Naprawdę, mówię to z pewną odpowiedzialności, zresztą kiedyś o tym pisałem. Że Michał generalnie jest jeden z moich idoli. Jak ja jeszcze przed moim pierwszym startem widziałem go, bo chyba pierwszą walkę, debiut MMA na Fortach Bema na Legii. Nie wiem, który to był, 2000, nie wiem, trzeci? Rok chyba 2002-2003, mówię, kurwa, ale to nie. Potem obserwowałem jego karierę i zawsze mówiłem, fajnie mieć taki parterek jak Michał, a teraz jeszcze dołożył taki bok, być jak Michał Materla. Spada w dół cały czas. Rozjeżdżenie. A teraz zrobimy, zrobimy zdjęcie, bo ja wrzucam, będą pytania do was, wiesz, na antenie, nie? Dzięki, Jan, podpiszę foto, Jan Błachowicz. Dobra, to za mną będziecie jechać, nie? O Jezus Maria. No dobra, lekko spóźnieni, ale tak ma być czasami. Startujemy z treningu. Dzisiaj nagrywam pierwszą moją audycję, taką autorską, nazwaliśmy ją Jurasówka. Będzie tłumaczona na antenie. Goście Michał Matera, Tomek Narkun, którzy są właśnie w Warszawie, trenują razem z nami w WCA, także myślę, że fajne otwarcie. Jeden z gości będzie o tamtym gościu, poczekajcie, tym cieszyńskim wozie. Jan Bochowicz. A za nami jakiś bandycki na szczecińskich z tych rejestracjach. Także zobaczymy, no dzisiaj pierwsza audycja, nie na żywo. Docelowo będziemy robić oczywiście ją na żywo, abyśmy mieli też interakcję z wami, z słuchaczami. Troszeczkę dzisiaj tak bardzo próbnie, bardzo pilotowo, oczywiście zostanie to wyemitowane. Dużo rzeczy jeszcze będziemy czekać, bo też technologicznie jesteśmy na razie jeszcze ograniczeni, myślę, że tydzień, dwa. Ale spokojnie, myślę, że wyjdzie fajny program i przyjmie się to gdzieś w realiach coraz bardziej popularnych w Polsce podcastów. Także zapraszam już powoli na Weszło FM. Będzie oczywiście powiedziane na moich kanałach social mediowych i nie tylko, o której będzie wyemitowana ta dzisiejsza audycja, którą nagrywamy. Także i w ogóle potem wam pokażę jedną rzecz. Teraz mam długi rękaw, ale po raz pierwszy dzisiaj mam od rana straszny niefart taki, że tu mi leci z ręki, tutaj coś gubię, tu czegoś zapomniałem. Zapomniałem w ogóle dokumentów, portfela, nic nie mam przy sobie. Mówię to uczciwie. I jeszcze dodatkowo złamał mi się ten węflon w żyle podczas wlewów potreningowych, po sparingach i wylało mi się w rękę, spuchło mi, teraz boli, musieliśmy dokończyć drugą. Mam nadzieję, że to koniec atrakcji na dzisiejszy dzień, takiego życiowego troszeczkę niefartu. Gdzie mrugasz, baranie? Naucz się jeździć! Co, że lewy pas? Mam ci wstydu narobić? Przyjedzie taki ze Szczecina, wiesz, król ulic, bo większym samochodem. Długimi. Zwolnię do 60. No? Ty jedziecie za mną? Jeszcze nie jestem za tobą.
No nie, jakiś debil jedzie za mną wy i cały czas mi długimi daje, wiesz, jakbyście mogli tam, wiesz, się zrównać. No, skoro debil jedzie, to tamtej do tego podkłada, wiesz? Ja, Michał, przepraszam. Przepraszam, jesteś moim ulubionym kolegą, wiesz? Najlepszy na świecie. Żartowałem, dam się wyprzedzić. Ale nie wiecie, gdzie idziecie, czekaj. Jeszcze raz, kurwa, taki numer, kurwa, i cię zepnę do bandy, kurwa, nie? No co? Ty, bezpieczeństwa troszeczkę, chłopaku! No. Dobra, lecę to. To jest marszacki Mordor, nie? Czyli zbiór wszelkich absolutnie biurowców, firm, korporacji, tak? Wszystkich, nie? Korpolutkich. Tak, tu się, wiesz, tu się dzieje, nie? Jaka banda! O, możemy teraz jest, wyjaśnić coś. Jest Iwolkiewicz! Siemano! Siemano, same gwiazdy! Same gwiazdy, cześć! Krótko, Szalów, cześć! Siemanko, cześć! Jak tam, pracujecie coś? Oczywiście, bardzo. Się rozkręca? Będzie łatwo. Pasy zapięte? Będziemy robić live'a. To zrobimy już tak, wiesz, na żywioł, nie? Niech sobie dzwonią trollować, nie? Mikrofony są takie, że lepiej się ustawić już w takiej pozycji, żeby się nie bujać. Tu wiesz, tu normalnie robimy tak, że jest prowadzący. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Quattro, quattro, uno, z bueno. Jesteś szóstka. Czwóreczka jest aktywna. Happy New Year, this is Michael from Poland, from Jamaica. Welcome to the first podcast with the Juras. Nie sap tak mocno, bo się podniecam. Cały dzień. Cię o me wspomnienie, o zapomnienie. Za minutę startujemy. Lecimy. Stało się to, na co czekaliśmy naprawdę bardzo, bardzo długie lata. Michał Materla i Tomasz Narkun, goście, i to jacy goście, pierwszej naszej audycji. Buenos dias. A nie macie czegoś takiego, nie przeszkadza wam specjalnie trenowanie potencjalnie z ludźmi, z którymi możecie kiedyś spotkać się w klatce, no bo taka sytuacja może się zdarzyć. Kiedyś jakieś drogi by się zeszły z jakimś zawodnikiem. Ja podchodzę do tego naprawdę typowo, zawodowo. Jeżeli by była taka możliwość, no i ktoś by po prostu jakiś kontrakt taki gdzieś przedstawił, i, bo to wiadomo, są różne zrządzenia losu, to dla mnie to by nie było znaczenia. Ja odpowiem śpiewająco. I wszystko się może zdarzyć. Gdzie? Rewanż z Mabedem. Czy milion złotych za walkę? Rewanż. Proszę. To jest więcej, sprawa ważniejsza niż pieniądze. Boks czy jiu-jitsu? Jiu-jitsu, oczywiście. To już zostanie chyba do końca życia, nie? Oczywiście. Co z tego, że wszystkich nogautujesz, ale jednak jiu-jitsu? Tak, ale zawsze moje życiowe motto, to pochodzi z filmu, który obejrzałem jako młody chłopak na obozie w Starym Karolinku. To był film Choke, oczywiście z Nixonem, gdzie było I am not a fighter, I believe in jiu-jitsu. I to jest moje motto, które mi przyświeca zawsze, mimo to, że nie zawsze dążę do tego, żeby skończyć walkę przed czasem w parterze, ale mam to zawsze w głowie i jakby wiem, skąd się wywodzę, skąd pochodzę i co jest moją tutaj moim backgroundem. Także Łukaszku, już nie sprowadzaj Michała nigdy więcej. Dzisiaj na akcie desperacji pojechałem, ale tak się trochę wygupiłem, bo odbiłem się jako ściany. Przemiliśmy to, niestety są filmy z racji kręcenia vlogów. Mam nadzieję, że to wytniemy. Na pewno da się wyciąć. Popracuję z Piotrkiem Buczakiem, który Łukasz, wszystko montuje. Słuchaj, nawet to tak, da się tak zrobić, całkiem inaczej będzie to wyglądało. Mam nadzieję, właśnie liczę troszeczkę jednak tutaj na obróbkę materiału. Obróbka będzie tak, że to Michał, kurczę, wiesz. Dzisiaj miał ciężko. Do mojej dzisiaj czwartej rundy sparingowej z Michałem Materlą myślę, że można śmiało by podłożyć ten szyb, szyb, song, wiesz, o zmywanie podłogi. Auf Wiedersehen, thank you, see you later, ciao, goodbye, adios. Mamy to. Dobrze, co? Klasa. Proszę zobaczyć. Studio, goście, się samo robi. Słuchajcie nas. Zacie, o właśnie, mówiłem, że mi ten wlew poszedł w rękę. Zacie, jak mi spuchło. Michael Materla. Palcówka, czyli Jurasówka. Rozmowy o sporcie i nie tylko. Słuchajcie, oglądajcie. Wysoki poziom testosteronu. Alice Merton, No Roots. Pytacie o to, bo kilka razy na Instastory gdzieś już rzucałem. Więc to jest to. Bardzo fajny kawałek. Akurat na warszawskie korki, wyjazd z Mordoru, plus po audycji. A tak, szybciutko podsumowanie. Dziękuję za kolejny odcinek, przede wszystkim dziękuję, że śledzicie, trzymacie kciuki. Dostaję od was naprawdę, jak to się ładnie mówi, przy okazji tego, że jesteśmy w korporacyjnym towarzystwie,
feedback. No i to super jest w sumie. Jest piątek, jeszcze przede mną jedna jednostka dzisiaj, jeszcze jedna jutro i weekendzik i relaksik. Nie będę komentował UFC już, jakby co, do walki muszę jednak zaprzestać przerywania, zarywania nocy, bo to się potem odbija na całym tygodniu. Ale ten tydzień naprawdę bardzo mocno przepracowany, trzy jednostki sparingowe dały o sobie znać już, jeżeli chodzi o fizyczność. Super, no. Robota idzie. Urazy idą, trochę więcej tych urazów niż przed narodowym, ale jakoś tak powiem ci, powiem wam w zasadzie, że podchodzę do tego, że do tego tak podchodzę, bo tak już jest, nie? Taka naturalna kolej rzeczy, jak to, że trzeba zapakować torbę treningową i rano po południu, po treningu, przed treningiem wziąć suplementy. Działamy dalej.